Można ich spotkać na ulicach gminy Krosno-Odrzańskie. Codziennie pilnują porządku i bezpieczeństwa. Mają mundury, choć nie są policjantami. Razem z nimi uczestniczą jednak w wielu akcjach i działaniach. Mowa o strażnikach miejskich, którzy obchodzili swoje święto. Dla każdego mieszkańca najważniejsze, co jest w jego otoczeniu, to co się dzieje, to bezpieczeństwo, zapewnienie bezpieczeństwa zarówno swoim dzieciom, wnukom, ale też i osobom starszym. Jeśli chodzi o Straż Miejską, to część kompetencji i zadań nakłada się z zadaniami policji. Straż Miejska ma mniejsze uprawnienia, a do tej pory zadania, które realizuje, przynajmniej z tych sygnałów, które do nas płyną, zabezpieczają naszych mieszkańców, jeśli chodzi o takie, tak powiem, podstawowe rzeczy w mieście. Krośnieńscy strażnicy miejscy mogą pochwalić się wieloma sukcesami. Jednym z ostatnich jest wykrycie sprawców kradzieży na cmentarzu i sąsiadujących z nim ogródkach działkowych. Mieliśmy kilka takich spektakularnych, wiadomo, życie codzienne i problemy codzienne mieszkańców, ale w zeszłym roku ratowanie życia i zdrowia, kiedy przed urzędem zasłabł człowiek, był reanimowany ponad 30 minut, dwa razy, drugi raz wspólnie z pogotowiem. To było dwóch strażników, następnie strażnik i policjantka we wspólnym patrolu również na przystanku autobusowym zobaczyli, kiedy człowiek zasłabł i udzielili mu pierwszej pomocy, więc to nie ma chyba nic ważniejszego niż ratowanie życia i zdrowia. Straż Miejska w Krośnie-Odrzańskim powstała na mocy uchwały Rady Miejskiej z listopada 2007 roku. Mieszkańcy mogą przyjść do nas z każdą rzeczą i z każdym problemem, a na pewno pokierujemy w odpowiednią stronę, bo wiadomo, nie wszystkie zakres, w którym mieszkańcy by do nas przyszli, czy przyjdą, albo przychodzą już nawet teraz, jest w zakresie naszych uprawnień. Na pewno nikt nie zostanie bez pomocy. Pomożemy, pokierujemy, w którą stronę, do jakiej instytucji się udać, aby osiągnąć swój cel. Na pewno nikt nie odejdzie od nas z kwitkiem. Strażnicy miejscy swoje święto obchodzą pod koniec sierpnia, w dniu przyjęcia przez Sejm ustawy, która określa funkcjonowanie tej formacji w Polsce. Dzień ten jest doskonałą okazją do wręczenia pracownikom podziękowań oraz awansów. W każdej pracy część życia swojego prywatnego się zostawia. Uważam, żeby dobrze pracować, to jednak cząsteczkę tego życia, tak jak mówię, prywatnego trzeba zostawić. Szanować tą pracę, kochać co się robi. Natomiast taki jest jakieś docenienia ze strony przełożonych, czy nawet powiedzmy jakiegoś tam osób postronnych, które czasami kilka słów miłych powiedzą, no daje to zawsze jakiś taki następny zapał do tej pracy. Wyróżnieni strażnicy miejscy na laurach spoczywać jednak nie zamierzają. Myślę, że to jak najbardziej wpłynie na dalszą pracę, że będzie się miło pracowało. No i jest fajnie, że jest się docenianym przez przełożonego, że widzi nasze zaangażowanie w naszą pracę. Straż Miejska powstała w Polsce w 1991 roku jako policja municypalna. W kształcie, który znamy dzisiaj, formacja ta funkcjonuje od 1997 roku.